Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. To jest nasz nowy film, w którym pokażę Wam Barbie z filmu Barbie i tajemnicze drzwi, która nosi piękną suknię w kwiaty. To jest właśnie Barbie z tego filmu, który wyszedł chyba w tamtym roku na jesień. Jest to lalka dla dzieci od 3 roku życia i ma ona specjalne funkcje. Kiedy się podniesie jej rękę, to jej suknia, jej gorset, jej sukni zacznie świecić i będziemy też mogli usłyszeć muzykę. Odpakowujemy lalkę i sprawdzamy, czy to wszystko działa. Rozpakowałam już cały zestaw. Możecie się lepiej przyjrzeć tej lalce. W ręku trzyma różdżkę magiczną, różową. U góry ma na głowie piękną koronę z kwiatkami. Jak widzicie, gorset nie jest z materiału, tylko z plastiku i też ozdobiony jest takimi różowymi i pomarańczowymi kwiatami. Jej suknia jest z materiału i ma przyczepione plastikowe kwiatki. Z tyłu jest różowa. A buty wyglądają tak, są to takie sandałki na obcasie, bardzo ładne. Wszystko utrzymane jest w takim właśnie motywie kwiatowym. Ma długie blond włosy, co bardzo typowe dla lalek Barbie. I zaraz sprawdzimy tą magiczną funkcję, czy wszystko działa. Zobaczcie, kiedy poruszymy jej ręką, lalka zaczyna świecić i śpiewać. To była pierwsza piosenka. Teraz druga piosenka. Więcej niestety nie ma. Jak słyszeliście, kiedy poruszymy ręką trzeci raz, to wraca do pierwszej piosenki. Czyli są dwie piosenki do wyboru. Druga ręka jest normalna, nie ma już żadnych magicznych funkcji. Lalka jest bardzo ładna, trzeba przyznać. Można ją posadzić albo postawić, jak kto woli. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli oglądaliście film Barbie i tajemnicze drzwi, to napiszcie mi, czy lalka przypomina tą właśnie główną bohaterkę tego filmu. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia.